Cześć, dzień dobry po raz kolejny na moim kanale podróżniczo i co prawda mała przerwa, bo wiadomo, koronawirus. I dzisiaj witam się z Wami, pierwszy dzień z Teneryfy. Opowiem Wam o tym, jak wyglądał lot podczas koronawirusa, jak wygląda Teneryfa podczas koronawirusa oraz o moich pierwszych wrażeniach. Kolejne filmy przed nami. Jeżeli wybierasz się na Teneryfę, to zapraszam Cię serdecznie do kolejnych wpisów oraz nagrań na YouTubie. A jeżeli wybierasz się w jakieś inne miejsca, typu Malta, Majorka, Rzym oraz być może Tajlandia w planach najbliższych, bo wiem, że egzotyka jeszcze nie lata, to również zapraszam Cię na mojego bloga. I cóż, jak wyglądają loty, lotnisko podczas pandemii i koronawirusa, która właściwie wciąż trwa. No oczywiście na samym wejściu kamera termowizyjna, która bada temperaturę naszego ciała. Dosyć szybko i sprawnie to idzie. W każdym wejściu to jest, nasz lot był około godziny 8, byliśmy na lotnisku około 6, w związku z tym nie było dużej kolejki i w miarę sprawnie to poszło. Przed lotem należało pobrać tak zwany kod QR i jakby go stworzyć i pobrać, mieć, i pytano nas o to podczas właściwie odprawy i od samego początku jeszcze kilka razy. Również musieliśmy przygotować dokumenty świadczące o tym, gdzie przebywamy i na temat naszego zdrowia. Między innymi były tam pytania, czy chorowaliśmy albo czy mieliśmy do czynienia ze sobą, która była chora lub przebywała ostatnio na kwarantannie. Te dokumenty to było około między 8 a 10 stron, tak z tego co pamiętam. I musieliśmy je pokazywać właśnie podczas odprawy na samym początku lub podczas wejścia do, w ogóle na lotnisko. Tłumów nie było i trochę to wyglądało smutnie. Faktycznie lotnisko było takie ponure i bez ludzi. Tych lotów jest jeszcze stosunkowo dosyć mało. My lecieliśmy z lotniska Chopin i tak naprawdę cały czas musieliśmy mieć te maseczki. Odprawa była dosyć szybka, nawet mieliśmy miejsca koło siebie, co było dla nas dziwne, i większość osób miała zresztą miejsca koło siebie. Nie wiem, czy to ze względu na koronawirusa, czy taki prezent z okazji tych lotów, nie mam pojęcia. Wcześniej rzadko nam się to zdarzało, jeżeli za to nie zapłaciliśmy, no to siedzieliśmy daleko od siebie. Kolejna rzecz to sprawdzenie bagaży. Tutaj również nie było żadnych problemów, większych kolejek i tak naprawdę dodatkowo jeszcze sprawdzali nam tę temperaturę jakoś tak wybiórczo i mieliśmy wrażenie, że mieli dodatkowe jakieś tam urządzenia do sprawdzania, i te skrzynki, które pakowaliśmy rzeczy, były również odkażane. Trochę śmiesznie to wszystko wygląda i prawdę mówiąc, nie wiem już sama, czy jest właśnie śmieszne, czy przerażające, aczkolwiek na pewno dla nas wszystkich inne. Później podczas oczekiwania na odprawę, znaczy właściwie już na lot, chwilę przed wejściem na pokład, czekaliśmy. Trochę wcześniej nas wywołano, było zamiast dwóch autobusów, były cztery, aby właśnie znowu zminimalizować tą bliskość między ludźmi. W samolocie już dosyć normalnie zajęliśmy miejsca i również wymagano od nas, aby mieć maseczki. Przyznam szczerze, że w Polsce jeszcze jest to takie, jak ktoś ma, to ma, jak nie ma, to nie zwracają za bardzo uwagi. Ale tylko jak wylądowaliśmy na Teneryfie, od razu na samym lotnisku, na samej płycie, jak przychodziliśmy do budynku, to od razu pan już nam pokazywał maseczka, tak? I to takie było, wiecie, że no od razu jakiś taki w ogóle dyskomfort czuliśmy i taki dystans do tych ludzi, bo oni non-stop zwracają nam uwagę tutaj na Teneryfie, non-stop mówią o maseczkach. Oczywiście w sklepie, nie wiem, w hotelu, podczas śniadania, w zamkniętych obiektach. Na zewnątrz oczywiście już nie trzeba, aczkolwiek widzę, że wielu lokersów nosi maseczki, co oczywiście świadczy o tym, że myślę, chcą pokazać turystom, że są po prostu bezpieczni. A co ciekawe, Teneryfa była jednym z pierwszych miejsc, gdzie wykryto koronawirusa tak oficjalnie, więc wielu z naszych znajomych pytało się, czy się nie boimy. Prawdę mówiąc, jakoś nie obawiam się o to. Myślę, że oni są mocno przygotowani i zabezpieczeni.
Jak wygląda ta rzeczywistość? No tak jak mówię, zwracają uwagę na każdym kroku o te maseczki. W restauracji wyglądają trochę inaczej. Podczas śniadania musieliśmy mieć maseczkę i palcem na szwedzkim stole pokazywaliśmy, co chcemy zjeść. Stoły były jakby dalej od nas i takie zabezpieczone folią. I obsługa podawała nam jedzenie. Trochę to było krępujące, no bo czasem nie umiesz wytłumaczyć, co chcesz, ile tego chcesz i to po prostu dłużej trwało. No i musieliśmy być w maskach, obsługa również i dopiero na tarasie, bo jedliśmy na zewnątrz, mogliśmy te maski zdjąć i jeść, ale kiedy szliśmy po herbatę i tak dalej, no to non-stop te maski, maski, maski. Więc myślę, że to jest takie najbardziej zauważalne. Oprócz tego wiele miejsc jest zamkniętych. Mówię tutaj o parku, takim najbardziej popularnym parku wodnym, rozrywkowym. Mamy nadzieję, że w ciągu tych dni, kiedy tutaj będziemy, go otworzą. Kolejna rzecz to wiele lokali jest zamkniętych tutaj. Ja nie byłam nigdy na Teneryfie, ale da się to zauważyć i Adrian był 2 lata temu, w związku z tym widzi różnicę między ilością turystów, między otwartymi lokalami. I mamy wrażenie, że ludzie są dużo bardziej zdystansowani, tak? Mało się uśmiechają. Może mamy też takie porównanie z naszych wakacji w grudniu w Tajlandii, ale w dużym stopniu właśnie nie wiemy, czy to jest ten dystans przez koronawirusa, ale czy to, że mają maski, nie widzimy, czy się uśmiechają, ale tak nie zaczepiają, nie są z tego ola ola i takiego przywitania miłego, więc mieliśmy trochę takie wrażenie, że jeżeli przylecimy, to będzie taka miła atmosfera, oni się będą cieszyć, że są turyści, a mamy w niektórych miejscach takie wrażenie, jakbyśmy właśnie przeszkadzali. Ale nie wiem, czy to tylko nasze wrażenie, czy faktycznie tak jest, być może po tej Tajlandii, po tych mega sympatycznych i uśmiechniętych ludziach jesteśmy po prostu wypaczeni na to, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie serdecznie polecam Wam Teneryfę. Ja nazwałam tą wyspę wyspą w chmurach. Jest to cudownie. Pogoda jest bardzo zróżnicowana, co ciekawe. Im wyżej, tym chłodniej, ale z drugiej strony też piecze to słońce. To jest takie dziwne uczucie. Niby jest ten wiatr. No i sam fakt, że w momencie, kiedy jedziemy w górę, są między nami chmury albo taka mgła. To jest po prostu niesamowite wrażenie. Nie powiem, że jestem może zachwycona, bo jeszcze nie widziałam tak dużo, ale jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. I cóż, zapraszam Was do kolejnych moich wpisów z Teneryfy oraz do moich vlogów. Śledźcie mnie na Instagramie Patrycja Story. Tam więcej o tym, co się u nas dzieje na bieżąco. Tymczasem do usłyszenia i miłego weekendu.